Kochani, ten czas końca roku liturgicznego w szczególny sposób liturgii Kościoła dotyka czasów ostatecznych, tak nazwany, czasy eschatologiczne, taki jest termin teologiczny, czasy dotyczące sądu nad światem. I gdy słyszymy słowo czasy ostateczne, sąd ostateczny, to już w naszych sercach i umysłach budzi się pewien lęk, czy takie troszeczkę uczucia i drżenie na plecach. Oby tylko nas to nie spotkało. Gdy czytamy dzisiejsze liturgię słowa, musimy wiedzieć i widzimy to, Chrystus daje nam tą pewność, to nastąpi. Czasy ostateczne przyjdą. Ale nikt nie wie, ani aniołowie, ani syn, tylko ojciec, kiedy ten czas nastąpi. Z nauki, z fizyki wiemy, że świat, w którym się poruszamy, ma ponad 13 miliardów lat. To szmat czasu. Tak więc trudno nam jest określić, czy koniec świata nastąpi jutro, czy za 100 lat, czy za kilkadziesiąt milionów, czy miliardów. Tego nie wiemy. I Chrystus nie mówi nam o tym. Ale przyjdzie. I drodzy, co jest w tym czasie znamienne? Że ten czas będzie dany światu, aby ci, którzy mogą się nawrócić, by na znak nawrócenia byli. Ten czas jest dany po to, aby człowiek mógł się nawrócić. A dla wierzących by był to czasem ostatecznego oczyszczenia. I drodzy, to też jest ciekawe, gdy chrześcijanie pierwszych wieków, szczególnie w drugim, trzecim, czytali te słowa, śpiewali pieśnie, i tą znamy ją doskonale z okresu Adwentu, to po Chrystusie Królu. U początków nowego roku liturgicznego Maranata, przyjdź Panie Jezu. Umiłowano tak Chrystusa w tych pierwszych wiekach, że było ogromne pragnienie spotkania Go twarzą w twarz, dojrzenia Jego chwały, aby Jego oblicze było przy nas, abyśmy mogli z tym obliczem być blisko. I drodzy, jakby do tego to się sprowadza, ta dzisiejsza liturgia i ta liturgia słowa, czy my pragniemy przyjścia Chrystusa? Ja tu nie mówię na razie o tym, czy jesteśmy na niego gotowi, ale czy w moim sercu, jako osoba wierząca, czy ja chcę spotkania z Chrystusem, Jego chwale? Gdy Pan Jezus mówi i Daniel, prorok, że Bóg, Pan Jezus przyjdzie z wielką mocą, z wielką chwałą. Zobaczmy, my teraz doświadczamy Boga i Jego obecności pod przykryciem znaków chleba i wina. A wtedy On nam się ukaże takim, jakim jest, gdy Go widzieli apostołowie po zmartwychwstaniu. Gdy z nimi rozmawiał, gdy z nimi zasiadał przy stole, gdy był z nimi, nim odszedł do Ojca. Ten sam Chrystus powróci z mocą i z chwałą. Czy ja jako osoba wierząca, to inaczej miłująca Boga, mam to pragnienie spotkania z Chrystusem? I tu się ta cała sprawa rozgrywa. Bo jeżeli mam gorące pragnienie spotkania z Chrystusem, to ten czas ostateczny nie będzie mnie przerażał. Nie będzie mi przynosił jakieś drżenia serca wielkiego. Tylko wiem, że spotkam się z miłującym Bogiem, ukochanym Bogiem. A zarazem wiem, że postać tego świata przeminie. Że to, co widzimy w tym układzie, jaki jest, jest tylko czasowe. Bo jest dotknięte grzechem, bo jest dotknięte cierpieniem, bo jest dotknięte łzami ludzkimi. Może i naszymi, może moim cierpieniem. I Bóg to wszystko oczyści. Takiego świata nie będzie.
będzie świat wedle Bożego zamysłu. Będzie świat, w którym Adam i Ewa przekazali się z Panem Bogiem w raju, rozmawiali z nim. Świat pełen harmonii i piękna. Taki świat Bóg przywróci. Przyjmie postać tego świata. Nie wiemy. Ale czy ja pragnę, aby ten świat zobaczyć? Nowy świat. Świat pełen życia. Nam się teraz wydaje, że my żyjemy pełnią życia. Że w pełni oddychamy, pełni mówimy, czynimy. Ale widzimy po zastanowieniu, jak wiele mamy ograniczeń, nawet fizycznych. Że gdy coś się stanie, to musimy się podpierać jakąś kulą. Gdy mamy pragnienie czegoś uczynić, to dobrego. Tak jak nam trudno to wykonać. Pragnę dobra, ale czy nie zło? To nie mówi święty Paweł. A Chrystus to oczyszcza. W tym ostatecznym przyjściu przemieni się postać tego świata. Czy ja chcę tą postać zobaczyć, uczestniczyć w niej, być w niej. Być mieszkańcem tego świata. A zarazem spotkać na nowo Boga twarzą w twarz w Jego chwale. A jak spotkam Boga w Jego chwale, to ja w tej chwale będę uczestniczył. Ja będę uczestniczył Jego dziedzictwa, Jego domu. To będzie moje mieszkanie. Czy pragnę tego? I drodzy, warto się teraz zastanowić, co mnie powstrzymuje, żeby nie chcieć Jego chwały, Jego przyjścia teraz, dzisiaj. Co mnie tak trzyma na tej ziemi, że tak trudno wypowiedzieć mi te słowa Maranata, przyjdź Panie Jezu, dzisiaj, o tej godzinie, zaraz, w tej chwili. Moje grzechy, moje jakieś sprawy, rodzinne, zawodowe, nieuporządkowane. Czy jakieś sytuacje, nad którymi nie panuję, a które mnie dotykają, bo wiem, że zawaliłem. Warto więc, kochani, uporządkowywać swoje życie, wprowadzać harmonię, dobro, aby ten czas przyjścia Chrystusa był czasem radości, czasem wytęsknionym, prawdziwym. I zobaczmy, jak się wtedy zmienia diametralnie to pragnienie przyjścia Chrystusa, to wyczekiwanie, bycie człowiekiem, jak te niewiasty mądre z przypowieści, z zapalonymi lampami, które wyczekują na oblubienica. I tak my mamy, jako ludzie wierzący, mieć taką postawę. Czy ona jest moją postawą? Czy ja w tej postawie uczestniczę? Czy wierzę w Pana Boga, ale Panie Jezu, nie teraz, to nie ten czas. Nie ta chwila, nie to miejsce. Nie wyznaczajmy Panu Bogu miejsca i czasu. My się mamy poddać Bożej miłości, Bożej woli. I drodzy, przez dzisiejsze spotkanie nad Eucharystią, przez karmienie się Jego ciałem i krwią, Bóg nas uzdalnia, by otwierać nasze serca na Jego przyjście, by mieć w sobie tą tęsknotę na Jego spotkanie. Czy chcemy tego spotkania? Drodzy, nieraz może nas powstrzymywać nawet to, że mamy rodzinę, że są młodsze pokolenia. Jeszcze dzieci przecież mają dorosnąć, mają być dojrzałe, mądre, wybierać dobro dla każdego człowieka i najmniejszego, i najstarszego. Jest to czas odpowiedni, który Bóg wybiera, który Bóg daje na Jego spotkanie. Może nieraz właśnie człowiek o czystym sercu, obojętnie jak ma wiek, to jest odpowiedni czas i miejsce, kiedy Bóg ma przyjść. Nie wyznaczajmy Panu Bogu miejsca i czasu. On go wybiera najlepiej dla nas. I miejmy tę ufność, że Bóg wybierze ten najlepszy czas, także i dla mnie, aby się z Nim spotkać. A moje zadanie to właśnie ten śpiew wraz z chrześcijanami pierwszych wieków
Marta, przyjdź, Panie Jezu. Amen.